Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. W naszym krótkim filmie opowiemy Wam historię świętej pamięci porucznika rezerwy Andrzeja Zielińskiego, który urodził się 27 września 1917 roku i był do swojej śmierci w 2015 roku ostatnim żyjącym mieszkańcem powiatu milickiego, który bronił Polski przed agresją Niemiec, Słowacji i Rosji bolszewickiej w 1939 roku. Andrzej Zieliński został zmobilizowany od wielu poborowych mobilizacji sierpniowej i został przydzielony do 22 Pułku Ułanów Przygranicznych, który wchodził w skład Armii Łódź. Armia ta w składzie 5 dywizji piechoty i 2 brygad kawalerii miała się bronić na rubieży Uniejów, rzeka Warta i Widawka. Porucznik Zieliński po stracie kontaktu z głównymi siłami brygady musiał przebijać się przez posterunki niemieckiej siły. Mimo zakończenia tzw. bitwy granicznej rozpoczął się odwrót Armii Łódź na kolejne rubieże obronne, które wobec szybkości oddziałów niemieckich i ich przewagi w powietrzu zakończył się niepowodzeniem. Porucznik Zieliński dotarł do Warszawy i następnie po opuszczeniu Lublina stoczył swoją ostatnią walkę w okolicach Chełmna, gdzie skapitulował przed wojskami niemieckimi.